Czy ktoś by się spodziewał, że Romans Wszechczasów, czyli Romeo i Julia, zostanie przeniesiony w świat ogrodowy Krasnali? Nie? To obejrzyjcie najnowszą komedię Gnomeo i Julia, która właśnie pojawiła się w kinach. Jesteśmy na jej premierze, jest głośno, kolorowo. Zobaczcie sami. Chwalić Boga scenarzyści postanowili poprawić Williama Szekspira, w związku z czym nasze krasnale nie zabijają się, nie popełniają samobójstw i nie umierają na końcu, bo nie wiem, czy dzieci przyszłyby jeszcze kiedykolwiek do kina. Ta opowieść, chyba tyle mogę zdradzić, skończy się dobrze i dla dzieci, także morał jest oczywisty, miłość zwycięża. Nie ruszę się stąd. Wiem, co czujesz. Nie, nie, to nie to. Ja utknąłem. Pytacie o to, kto dobinguje bajkę Gnomeo i Julia, to są to m.in. Natasza Urbańska, Cezary Pazura, Maciej Sztur, Piotr Adamczyk czy Jarosław Boberek. Julia nie jest taką Julią, jak by się mogło nam wydawać, czyli taką troszkę rozmytą dziewanną, tylko dziewczyną z charakterem, z przytupem i o skrajnych emocjach czasami. Mówię, jest jakaś wariatka, ale fajna, fajna dziewczyna i myślę, że będę się wzorować też w życiu troszeczkę na niej, no. Płynie przez morza i oceany. Ale dno. Gnomeo i Julia to przede wszystkim piękna opowieść o miłości. No właśnie, spróbujmy dowiedzieć się, co mężczyzna jest w stanie zrobić dla prawdziwej miłości. Chyba miłość wymaga takich poświęceń, że chyba zrobi wszystko, no. O miłości śmiesznie, ale z przesłaniem. Na dodatek nie tylko dla dzieci. Gnomeo i Julia już w kinach.